Kod źródłowy Team Fortress 2 i CSGO został udostępniony publicznie. Wszyscy mówią, że to zniszczy CSGO i TF2. Ja nie jestem wszyscy i mówię, że nie do końca. Najpierw sprawdźmy definicję kodu źródłowego. Zapis programu komputerowego przy pomocy określonego języka programowania opisujący operacje, jakie powinien wykonać komputer na zgromadzonych lub otrzymywanych danych. Prościej mówiąc, jest to zapis wszystkich operacji, które ma wykonać i wykonuje program, w tym przypadku gra. To trochę jak zaglądanie do komputera. Widzisz, co tam się dzieje, co pracuje i widzisz także jego efekty. Do czego to może doprowadzić? Moim zdaniem może to doprowadzić do pewnych dobrych rzeczy. Kod gry mogą zacząć przeglądać osoby lubiące programować. Mają one możliwość grzebania w samym sercu gry, w której mogą się trochę pobawić i na przykład zacząć optymalizować, by chociaż to chodziło lepiej. Uporządkować choć trochę to spaghetti zwane sourcem, albo zmodować grę na jego młodszego brata, przez co optymalizacja gry będzie na wyższym poziomie. Nie bierzcie tego, broń Boże, za pewnik, bo to tylko moje spekulacje. Pewne jest jednak to, że jest druga strona medalu, nie tak pozytywna. Te kanale tworzące boty i cheaty mogą się bawić nimi jeszcze lepiej i jeszcze bardziej obimieć zabezpieczenia niż dotychczas. Z tego co czytałem, wyciek pojawił się już w okolicach połowy 2018 dla niewielkiego grona osób, więc może to jest przyczyną tych wszystkich botów. Dobrze o tyle, że nie wyciekła aktualna wersja gry, tylko ta z 2017 na Jungle Inferno. Jak może się to odbić na obu grach? Na pewno będzie jakieś ryzyko, że coś się z nimi stanie, lecz to nie jest zbytnio prawdopodobne. Dlaczego? Team Fortress, tak samo jak CS, działają na tej zasadzie. Jest sobie serwer, host gry. Do niego za pomocą określonych instrukcji dołączają gracze, tak zwani klienci. Podczas gry klienci przesyłają do serwera dane o położeniu gracza, wykonywanych przez niego akcjach itp. itd. I odsyłają to do serwera. Kontakt gracz a gracz jest niemożliwy bez serwera. Nie przybijesz piątki z enemy scoutem, jeśli nie będziecie na tym samym serwerze. Nie będziecie mieli podstawy. Jedyna droga, by coś zrobić z naszymi komputerami, na przykład zhakować, serwer musi wysłać. Nie martwiłbym się specjalnie, jeżeli chodzi o serwery Valve, ale jeśli chodzi o community serwery, to już mogłbym się niepokoić, bo znacznie łatwiej jest się do nich dostać. Na casuala wejdziesz tylko przez lobby, a przez przeglądarkę serwerów już niekoniecznie. W dodatku, Valve wydało oświadczenie na Twitterze CS i TF Teamu, że nie znaleziono żadnych powodów, by ostrzegać graczy. Zapewnia, że serwery Valve są jednymi z najlepiej zabezpieczonych i jeżeli ktoś posiada jakieś informacje o przecieku, może poinformować Valve przez stronę internetową. Link do tweeta w opisie. Podsumowując, może się coś złego wydarzyć, ale nie musi. Być bardzo źle, wręcz koszmarnie, a może być jak zwykle. Tu N-word killer, tam jakieś putis, obok niego spycrab. Nadmienię jeszcze raz, że to są głównie moje przemyślenia i gdybania. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten film nie był taki zły i wcale nie nagrałem go po to, by zrobić trochę luda itp. Więc oprócz tego są dwie informacje. Pierwsza to jest to, że Rick May zmarł na K-wirus. Ale o tym już wiecie, więc postawię tu po prostu F, by uczcić jego śmierć. I powiem tak szczerze, że dobrze mówisz, nie musisz uczestniczyć w tym syfie. Druga sprawa to jest to, że mój kanał osiągnął 100 subskryberów, subskrypcji i czego tam jeszcze. Więc pytanie do was brzmi, co byście chcieli z tej okazji? Może Q&A? Może przy następnym filmie making of z jego produkcji czy coś? Nie wiem, piszcie w komentarzach, co byście chcieli ujrzeć. Tymczasem trzymajcie się, do następnego filmu, na razie.